Tego dnia, kiedy poznałem teorię cyferki na temat liczby życia, dopadło mnie uczucie, które określa się mianem chorobliwej obsesji. Wszystkie zdarzenia i fakty, jakie miały miejsce w mojej przeszłości, zyskały zupełnie nowe oblicze. To było jak gorzkie objawienie, które uświadomiło mi, że moja egzystencja z jakiegoś powodu jest naznaczona magią liczb. Wieczorami leżałem na pryczy, sen nie nadchodził, a ja rachowałem w głowie liczby i szukałem powiązań. Zatraciłem się w grzebaniu we własnych wspomnieniach i wyszukiwaniu dat, które zapisywałem w swoim kajecie. Wszystkie najważniejsze wydarzenia z mojej przeszłości są poparte twardymi faktami. Naprawdę, nie potrafię wytłumaczyć, jak to możliwe, że tak wiele spraw wydarzyło się dokładnie wtedy, kiedy daty tych zajść były napiętnowane cyfrą 1. Kiedy Szorpak wziął mnie pod swoje skrzydełka i załatwił mi fuchę w archiwum, naprawdę poczułem się wyróżniony i zrozumiałem, że ten młodzieniec musi mnie darzyć sympatią. Bardzo szybko zostaliśmy kumplami, a praca w podziemiach budynku administracyjnego stała się dla mnie prawdziwą przyjemnością. Zanim zjawiałem się w kanciapie, którą Szorpak nazywał biurem, Wroniecki archiwista zaparzał 2 szklaneczki herbaty. Każdego ranka kwadrans przeznaczaliśmy na wypicie tego szlachetnego trunku i podczas degustacji toczyliśmy luźne rozmowy. Początkiem wiosny 1971 roku w gabinecie dyrektora więzienia zjawił się oficer polskiego kontrwywiadu, niejaki major Adam Grzegorzyk. Władca wronieckich kazamatów usłyszał wtedy, że na nowo zostały podjęte czynności śledcze w sprawie Edwarda Gryskiego. Okazało się, że jeden z wysoko postawionych pracowników płockiej rafinerii został aresztowany przez polski kontrwywiad. Postawiono mu zarzut szpiegostwa przemysłowego. W wyniku drobiazgowego śledztwa pojawiły się nowe wątki w sprawie forsy zdefraudowanej przez cyferkę. Major Grzegorzyk miał skromne oczekiwania. Chciał mieć tylko możliwość przesłuchiwania podejrzanego w 4 oczy podczas każdej swojej audiencji i zapowiedział również, że będzie częstym gościem. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Szorpak przyniósł do pracy ćwiartkę wódki. Pamiętam, że kiedy obserwowałem, jak napełnia szkło, to raz po raz zerkałem niepokojącym wzrokiem w kierunku drzwi. Pomyślałem wtedy, że archiwista chyba lubi sobie strzelić kielicha. Nie wyglądał na miłośnika wysokoprocentowych trunków, ale kto wie, jaki diabeł w nim siedział. W miarę upływu czasu okazało się, że mój młody przełożony posiada niezwykłe umiejętności kulinarne. Takie cuda degustowałem w archiwum, że chyba wiary nie dacie.
pierogi, mielone, łazanki, naleśniki, kopytka, gulasz, pulpety, gołąbki, wołowe bitki, wątróbeczka z cebulką. Słowem, delicje. A jakie chłopak potrafił piec ciasta? O matulu kochana, palce lizać. Codziennie przed 13:00 Szorpak znikał na pół godziny. Kiedy on udawał się na obiad do kantyny, ja miałem czas, żeby spokojnie skoczyć na fajeczkę, posłuchać radia albo pozamiatać podłogę w archiwum. Pewnego dnia, kiedy byłem jeszcze ogarnięty obsesją liczby życia, zaświtała mi w głowie kolejna szalona myśl. W dłoniach trzymałem dokumenty, które zawierały krótką, ale zapewne bardzo parszywą historię Mańka. Maniek odszedł w zaświaty 18 lat temu i chociaż od tamtej pory minął szmat czasu, mój najlepszy kumpel nadal żył w mej pamięci. Dziwnie się czułem, czytając dokumenty, z których jasno wynikało, że dopuścił się brutalnej zbrodni. Nie mi oceniać, czy dobrze postąpił, zabijając z zimną krwią mordercę swojego jedynego syna. Nigdy z Mańkiem nie rozmawialiśmy o naszych grzechach, ale zawsze wiedziałem, że miał cudzą krew na rękach. Któregoś wieczoru zapytałem cyferkę, jak się udało jego dzisiejsze spotkanie. Dryski akurat przeglądał prasę, ale kiedy usłyszał moje słowa, odniosłem wrażenie, że poczuł się cholernie zakłopotany. Nagle zawsze opanowany cyferka poderwał się z pryczy. Nigdy wcześniej nie widziałem go tak nabuzowanego. Sprawiał wrażenie, jakby za chwilę miał toczyć z gęby pianę i wpaść w dziki szał. Spoglądałem na jego twarz i wydawała mi się zupełnie inna. Zyskała jakieś na wpół demoniczne i groźne oblicze. Na ułamek sekundy w jego oczach za okrągłymi szkiełkami w drucianych oprawkach błysnęło coś złego. Cykliczne odwiedziny Grzegorzyka sprawiły, że znajomość pomiędzy panem majorem a dyrektorem więzienia oraz jego zastępcą wkroczyła, delikatnie mówiąc, na płaszczyznę niemalże koleżeńskiej znajomości. Podczas jednej z wizyt Grzegorzyk poinformował ich, że Edward Gryski zostanie prawdopodobnie przedterminowo zwolniony, bowiem jego sprawa ponownie wróciła na wokandę. Twierdził, że pojawiły się pewne okoliczności, ale nie może im zdradzić żadnych szczegółów, gdyż są to sprawy najwyższej wagi objęte tajemnicą państwową. W 2 tygodnie po hucznych obchodach 30-lecia PRL-u w gabinecie najważniejszej persony zakładu karnego we Wronkach zjawiło się 2 mężczyzn. Tamtego dnia dyrektor więzienia oraz jego zastępca dowiedzieli się, że obaj są zamieszani w aferę, która może przekreślić ich dalsze zawodowe kariery. Kiedy tylko poznali fakty, natychmiast zdali sobie sprawę, że obaj siedzą po uszy w cuchnącym szambie. 2 śledczych, którzy przybyli tutaj z ramienia wojskowych służb wywiadowczych, miała za zadanie przeprowadzić drobiazgowe śledztwo. Kiedy otworzyły się drzwi wiodące do gabinetu dyrektora, w ich świetle ujrzałem Dominika Chmielarza, który wychodził w asyście zastępcy. Przy stole konferencyjnym siedziało 2 mężczyzn ubranych w ciemne garnitury. Jeden z nich miał zaczesane do tyłu włosy, a pod nosem cieniutki, niczym struna, precyzyjnie wypielęgnowany wąsik. W pierwszym momencie pomyślałem, że gość wygląda jak Rudolf Valentino. Facet przyglądał mi się bacznym wzrokiem. Natomiast ten drugi trzymał w dłoniach notes i czynił w nim jakieś sobie tylko wiadome zapiski. Mężczyzna, który świdrował mnie swoim wzrokiem, poprosił dyrektora o moje akta.
Tekturowa teczka miała kolor kawy rozrzedzonej dużą ilością mleka, powyginane rogi, a po środku widniało moje imię, nazwisko i mój stary numer ewidencyjny. Valentino zaczął przeglądać moje akta. Wolno przerzucał umieszczone tam kartki i nagle jego beznamiętną twarz spowił wyraz ogromnego zdziwienia. Sekundę później Valentino szturchnął swojego towarzysza i podał mu moją teczkę. Wskazał na notatkę, którą przeczytał kilka chwil wcześniej. Oczy drugiego mężczyzny biegły wzdłuż linijek zapisanego tekstu i nagle jego znudzony wzrok momentalnie zyskał oblicze niebywałego zaskoczenia. Siedzieliśmy w milczeniu, a ja miałem wrażenie, że czas zwolnił swój bieg. Nawet nie macie pojęcia, co byłbym w stanie zrobić, żeby móc przeczytać adnotację zamieszczoną w moich aktach. We wrześniu 1977 roku po raz czwarty i ostatni zaliczyłem pobyt na izbie chorych. Złamało mnie strasznie. Dostałem zapalenia żołądka i powiem wam, iż w pewnym momencie byłem święcie przekonany, że nieuchronnie nadciąga kres mojej podróży przez życie. Chryste, panie, nigdy mnie tak nie skręcało w trzewiach jak wtedy. Czułem się tak, jakby ktoś przeciągnął moje kiszki przez wyrzymaczkę. Okropny ból, a do tego doszły jeszcze wymioty i biegunka. Srałem pod siebie jak osesek. Lekarz zaserwował mi kurację antybiotykową i kazał mnie faszerować medycznymi specyfikami. Łykałem jakieś tabletki, piłem ohydne zawiesiny, a dupę miałem podziurawioną od zastrzyków jak sito. Dolegliwości, które miałem kiedyś po przedawkowaniu parzonchy, to był przysłowiowy pikuś w porównaniu z tym, co przeżyłem z moimi bebechami jako 77-letni starzec. W trakcie mojego ponad dwutygodniowego pobytu skumplowałem się z Olem Paszkę. Na dobry początek naszej znajomości odpaliłem mu skrzynkę, żeby nie miał problemu skakać koło mnie. Popołudniami, kiedy kadra zakończyła pracę i zwinęła się do domu, Paszkę przesiadywał obok mojego łóżka i toczyliśmy bajerkę. Gaduła był z niego nieprzeciętny i szybko zauważyłem, że każdą opowieść lubi podkoloryzować i dodać coś od siebie. Po tygodniu moje samopoczucie zaczęło wracać do normy, a nasze relacje były już na całkiem sympatycznej stopie. Olo był nieszkodliwym git człowiekiem, uznawanym przez wszystkich skazańców za chodzące źródło informacji. Jeżeli chciałeś się o kimś czegoś dowiedzieć, zagajałeś do Ola, częstowałeś chłopa szlugiem i ciągnąłeś go za język tak długo, dopóki żart lił się w jego papierosie. Wiosną 1985 roku, w myśl nowatorskiego programu resocjalizacji, zostało wytypowanych kilka zakładów karnych na terenie Polski, które miały przetestować funkcjonowanie indywidualnych pokojów widzeń. We wronieckich kazamatach trzy bezdozorowe pokoje znajdowały się nieopodal sali widzeń i natychmiast zyskały różne określenia. W szeregach skazanych najpopularniejszą nazwą cieszył się hędożak, a wśród klawiszy intymniak. Szogun natychmiast dostrzegł, że takie widzenia można zamienić w żyłę złota i przystąpił do działania. Przez blisko pół roku interes kręcił się w najlepsze, przynosząc niebotyczne zyski. Jednak wszystko skończyło się tego dnia, kiedy Mumin odwalił piekielnie spektakularny numer. Dużo mógłbym opowiadać o moich ostatnich dniach, które przyszło mi spędzić w zakładzie karnym we Wronkach.
A jeszcze więcej o tym, jak musiałem zrzucić więzienny drelich i ubrać cywilne ciuchy. Zawsze przeklinałem mury wronieckiego więzienia, a teraz zacząłem pojmować, co one dla mnie faktycznie znaczą. Spędziłem tutaj prawie całe swoje życie. Przywykłem. Przesiąkłem ich czarem. Każą mi odejść, a ja nie wiem, co mnie czeka po drugiej stronie murów. Nagle przypomniałem sobie, jak całe lata temu Johnny powiedział do mnie: My friend, mówię ci, że któregoś dnia wyrwiesz się stąd na dobre. W najgorszym wypadku sami cię wywalą, jak będziesz już srał pod siebie. Pozbędą się ciebie. Wyrzucą cię tak, jak się wyrzuca niepotrzebne rzeczy na śmietnik. Lepiej się na to przygotuj. O tak, jestem przygotowany. Szepnąłem w myślach, patrząc na Lugera, którego trzymałem w dłoni.